podeszliśmy do kwestii produktowej w taki sposób, aby pokazać coś, co dzisiaj może być naszym wyróżnikiem na tle konkurencji. Stąd też właśnie kolekcje klinkierowe w nowych, pięknych kolorystykach takiego ciepła, ziemi, zieleni butelkowej, żółci, takiej miodowej, tak? Według koncepty Marii Ganszynis to jest produkt, którego raczej w rynku mało można spotykać, a też widzimy powrót właśnie do tego typu ciepłych kolorystyk, które są lansowane w światowych przekazach właśnie ceramicznych. I drugi taki ostry trend dzisiaj to są właśnie wszelkiego rodzaju kamienie naturalne, kalakaty, w naszym wykonaniu 3D i piękne kolekcje płytek ściennych, które mamy w naszych szafach z nowymi odsłonami płytek białych z różnego rodzaju strukturami, fakturami. Tak więc wychodzimy z czymś do rynku, co jest dzisiaj oczekiwane, czego ludzie potrzebują. Ania Orska, współpraca bardzo ciekawa, bardzo nowatorska, oparta o temat Zero Waste. Pomysł polegający na stworzeniu od początku nowej kolekcji w oparciu o nasz nowy Monumental 2, czyli spiek wielkoformatowy, czyli slab. Wykorzystujemy to, co nam zostaje przy ścinkach, kiedy produkujemy blaty, kiedy produkujemy jakieś specjalne zamówienia. Wszystko, co zostaje, jest używane do produkcji biżuterii Ani. Ja poprosiłam Gosię, żeby tym razem w swojej kolekcji zrobiła dla nas coś super eleganckiego, takie Coco Chanel w ceramice. No i to zapowiadamy na przyszły rok. Powstały spieki wielkoformatowe. W związku z powyższym taką naturalną konsekwencją tego jest powstanie stołów. Mamy już jednego fantastycznego meblarza na pokładzie, Maję Ganszyniec. No nie moglibyśmy sobie odmówić, żeby nie mieć naszej gwiazdy, polskiej gwiazdy meblarskiej, czyli Oskara Zięty ze swoją technologią FIDU. Jesteśmy w części poświęconej klinkierowi. To jest nasza nowa wspólna współpraca i projekt Sundown. A w drugiej części stoiska mamy okazję zobaczyć bardzo wiele różnych nowych wielkoformatowych spieków. Jest to zupełnie nowa część oferty Paradyż. Powiedz proszę więcej o tej nowości. Tak naprawdę to idziemy tym samym tropem i z tym samym duchem, który towarzyszył nam przy tworzeniu kolekcji Modernizm. Kiedy sięgnęliśmy po materiał i wzór zapomniany z przeszłości, i pokazaliśmy go we współczesnym wydaniu. I trochę jak pomyślimy o architekturze tamtych czasów, gorseciki zawsze występowały w kamienicach, gdzie był również klinkier. Ale ten klinkier przez wiele lat jakoś był zapomniany i chcieliśmy go odkurzyć i pokazać, bo jest to przepiękny materiał.